Andrzej Duda, co za uderzenie, co za gol, Legia wygrywa z Wisłą w Krakowie. Carlitos pewnie z rzutu karnego, Wisła lepsza od Legii w Warszawie. Pamiętacie te gole, pamiętacie te mecze? Na pewno pamiętacie zwycięstwo Legii nad Wisłą 7-0. Dziś przypomnimy Wam najlepsze spotkania z poprzednich sezonów. Spotkania, w których nie brakowało cudownych akcji, pięknych goli i emocji od pierwszej do ostatniej minuty. Krzysztof Sendecki, zapraszam na Top 10 Wisła Kraków, Legia Warszawa. Zaczynamy! Ostatnia kolejka sezonu 2005-2006. Trybuny przy Łazienkowskiej wypełnione do ostatniego miejsca. 15 tysięcy kibiców czeka na mistrzowską fetę, ale Wiślacy rozpoczynają z mocnym postanowieniem popsucia Legii Święta. Piłka do Pawła Broszka, Brożek ponad Łukaszem Fabiańskim i przy ogłuszających gwizdach Biała Gwiazda prowadzi 1-0. Legia odpowiada tuż po przerwie, a czyni to aktualny trener klubu z Warszawy Aleksander Wukowicz. Euforia na trybunach, a na murawie piękny rajd lewą stroną. João Paulista do grania wzdłuż linii bramkowej i Marek Pęksa z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. 7 minut przed końcem. Reprezentant Słowacji pokazuje jeszcze efektowną cieszynkę, ale chwilę później trener Wisły Dan Petrescu gratuluje Dariuszowi Wdowczykowi. Mimo zwycięstwa Wisły nad Legią w stolicy 2-1, to legioniści odbierają złote medale i puchar za Mistrzostwo Polski w sezonie 2005-2006. Był sezon mistrzowski Legii, to czas na tytuł dla Wisły. Ekipa z Krakowa pod wodzą Macieja Skorży w rozgrywkach 2007-2008 po 26 kolejkach nie ma żadnej porażki i z ogromną przewagą prowadzi w tabeli, ale w Warszawie Miro Radowicze wrzuca piłkę w pole karne, główkuje Wukowicz. To już zamykający akcję z lewej strony Jakub Wawrzyniak do Macieja Rybusa, Rybus i gol! Kibice się cieszą, podobnie jak Jan Urban. A to nie koniec problemów Wisły, bo jeszcze przed przerwą za ten faul czerwoną kartkę dostaje Dariusz Dudka i goście całą drugą połowę muszą grać w osłabieniu. Gospodarze to wykorzystują, Roger do Radowicza, ten do Rybusa i obrońca Legii strzela swojego drugiego gola w tym meczu. Legia prowadzi już 2-0. Wisła wznawia grę i chwilę potem ma rzut karny. Piłkę na 11 metrze ustawia Paweł Brożek. Brożek i broni Jan Mucha! Napastnik Wisły chciał strzelić jak Antonin Panenka, ale efekt jest raczej mizerny. Kilka minut później Paulista do Broszka i król strzelców tamtego sezonu jednak trafia w tym meczu do siatki. Gol kontaktowy, ale jak się okaże jedyny, na który stać Wisłę. Krakowianie ponoszą jedyną porażkę w sezonie, przegrywając z Legią w Warszawie 1-2, ale dwa tygodnie później fetują zdobycie Mistrzostwa Polski. Ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda na trybunach, a na przebudowywanym stadionie przy Łazienkowskiej Legia, wtedy chwilowo prowadzona przez Stefana Białasa i broniąca tytułu oraz bijąca się z Lechem Poznań o kolejne mistrzostwo, Wisła pod wodzą Henryka Kasperczaka. To 28 kolejka sezonu 2009-2010. Po kwadransie gry Patryk Małecki dośrodkowuje z prawej strony i Paweł Brożek zostawiony zupełnie bez opieki na 5. metrze. Bez problemów, uderzeniem głową mieści piłkę w bramce. To 5. mecz z rzędu przy Łazienkowskiej, w którym Brożek strzela gola. Zaraz po przerwie znów Małecki, znów na głowę Broszka i Wisła w Warszawie prowadzi już 2-0. A w powtórce znów zauważymy, że obrońcy Legii tylko przyglądają się temu, co w ich polu karnym wyczynia napastnik Wisły. Dzieła zniszczenia, Paweł Brożek dopełnia 20 minut przed końcem. Tym razem świetna asysta Rafała Boguskiego i Biała Gwiazda rozbija Legię w Warszawie 3-0. Wtedy wydaje się, że ma otwartą drogę po tytuł, ale ostatecznie w 2010 roku z Mistrzostwa Polski będą cieszyć się w Poznaniu. Wisła kończy dopiero druga, Legia dopiero czwarta. Sezon 2014-2015 też należy do Lecha, z którym tym razem to Legia walczy do samego końca, ale jesienią piłkarze Henninga Berga grają w kratkę. Za to Wisła prowadzona przez Franciszka Smudę rozpoczyna od 3 remisów i 5 zwycięstw, w tym nad Lechem. W 9. kolejce w Krakowie zapowiada się wielkie widowisko, ale do przerwy bez goli. Za to po przerwie Elio Pinto świetnie opanowuje piłkę i jeszcze lepiej podaje ją do Orlando Sa, a Portugalczyk nie marnuje okazji. Stadion przy Reymonta milknie, głośno tylko w sektorze gości. Trener Smuda krzyczy na swoich piłkarzy, ale nic to nie daje. To już ostatnie sekundy tego spotkania. Michał Kucharczyk pod polem karnym Wisły. Kucharczyk do Andrzeja Dudy. Duda, Duda, co za strzał, co za gol! Przepiękna bramka słowackiego pomocnika. Legia dokumentuje swoją przewagę. Prowadzi w Krakowie 2-0, ale to jeszcze nie koniec emocji. Chwilę później Marek Saganowski z pierwszej piłki do Radowicza. Serb ustala wynik spotkania na 3-0. Legioniści jeszcze długo po ostatnim gwizdku świętują w Krakowie ze swoimi kibicami. Po tym spotkaniu Legia wyprzedza Wisłę w tabeli i zostaje liderem.
Obie drużyny w sezonie 2014-2015 ponownie spotykają się wiosną, tym razem oczywiście w Warszawie. Rzut rożny dla Wisły, Semir Szlilicz, piłka ponownie do niego, Szlilicz na krótki słupek, a tam Arkadiusza Malarza ubiega Łukasz Burliga. Biała Gwiazda obejmuje prowadzenie. Legia rusza do odrabiania strat. Marek Saganowski, ależ podanie i Michał Żyro wyrównuje. Popatrzmy raz jeszcze na to zagranie Saganowskiego. Cudowna asysta do wychodzącego sam na sam Żyry. Do przerwy 1-1. A po przerwie faul na Szliliczu i rzut karny. Do piłki podchodzi Paweł Brożek. Tym razem pewnie i spokojnie trafia do siatki. Wisła znów prowadzi na tablicy wyników 2-1. Legia atakuje, Legia naciska, ale rezultat się nie zmienia. To już doliczony czas gry, jeden z ostatnich ataków gospodarzy. Dośrodkowanie w pole karne Orlando Sa. Nie, to Bobaniowicz wbija piłkę do własnej bramki. Legia ratuje punkt w samej końcówce, doprowadzając do remisu 2-2. Ale na koniec sezonu przegrywa walkę o tytuł z Lechem. Wisła ląduje dopiero na 6. pozycji. Cofamy się do sezonu 2013-2014, ale ponownie jesteśmy przy Łazienkowskiej. Semir Szlilicz dostaje piłkę na 16 metrze. Potężne uderzenie i poprzeczka. Nie ma gola dla Wisły, ale jest kontratak Legii. Znakomite zagranie Iwicy Wrdolniaka do Michała Żyry. Żyro daje się dogonić obrońcom, ale kładzie ich na ziemi i strzela nie do obrony. Jest 1-0. Co za początek. Zmarnowana świetna okazja gości i to gospodarze wychodzą na prowadzenie. To już Michał Kucharczyk w taki sposób podwyższa na 2-0. Franciszek Smuda niepocieszony, nie tak miał wyglądać ten mecz. Tymczasem Tomasz Jodłowiec głową pięknie do bramki. Legia Wisła już 3-0. W drugiej połowie wciąż gospodarze mają przewagę. Żyro z prawej strony, lewą nogą wprost na głowę do Juniora. 4-0. Efektowny szczupak Portugalczyka z cypryjskim paszportem i tradycyjnie Dossa Junior pozbywa się koszulki. Na szczęście od czego są koledzy z drużyny. Kwadrans przed końcem, na boisku pojawia się Marek Saganowski i chwilę potem też wpisuje się na listę strzelców. Euforia w Warszawie, Legia rozbija Wisłę 5-0, a 3 tygodnie później zostaje mistrzem kraju. Wiosna sezonu 2018-2019 to Wisła podnosząca się po wielu problemach i już z Jakubem Błaszczykowskim. Do meczu 27. kolejki z Legią przystępuje po zwycięstwie w Derbach Krakowa i z kompletem publiczności na trybunach. Ale faworytem i tak jest niepokonana przy Reymonta już od prawie 6 lat Legia. Drużyna Ricardo Sapinto ma szansę zbliżyć się do liderującej wówczas Lechii Gdańsk. Zaczyna się jednak od trzęsienia ziemi. 5. minuta, prawą stroną mknie Błaszczykowski, zagranie w pole karne. Krzysztof Drzazga broni, Radosław Cieżniak, ale jeszcze dobitka Sławomira Peszki i Peszko daje Wiśle prowadzenie. 5 minut przed przerwą, ręka w polu karnym i rzut karny dla gospodarzy. Piłkę na 11. metrze ustawia Błaszczykowski. Kuba pewnie myli Cieżniaka i podwyższa na 2-0. Reprezentant Polski po powrocie do Krakowa notuje imponujące 4 gole i 2 asysty w 7 meczach. Imponuje też gra Wisły, bo po przerwie niewiele się zmienia. Z rzutu wolnego przepięknym strzałem popisuje się Rafał Pietrzak. Wisła Legia 3-0. Popatrzmy raz jeszcze, idealne uderzenie ponad murem. Bramkarz Legii nawet nie zareagował. Mina trenera Sapinto mówi wszystko. A to jeszcze nie koniec, Maciej Sadlok, ależ fenomenalne dogranie na milimetry na nogę Marko Kolara i Chorwat ustala wynik spotkania. Przepiękna bramka, która jest ukoronowaniem świetnej gry gospodarzy. Wisła wygrywa z Legią aż 4-0. Legioniści są coraz dalej od obrony tytułu, chociaż wtedy mało kto jeszcze przewiduje, że przegrają go z Piastem Gliwice, a nie Lechią Gdańsk. Zostajemy przy Reymonta, ale cofamy się o 3 sezony. Święty Mikołaj, witający się z trenerem Stanisławem Czerczesowem, to nie przypadek. To 6 grudnia 2015 roku. Co ciekawe, dokładnie co do dnia, 20 lat wcześniej, Czerczesow jako bramkarz Spartaka Moskwa zagrał przeciw Legii w Lidze Mistrzów. Wspominam o tym dlatego, że w Krakowie chociaż mecz był wyrównany, to do przerwy bez bramek. Im bliżej końca, tym większą przewagę ma Legia, która goni wtedy liderującego Piasta i bardzo potrzebuje 3 punktów. Wisła dzielnie walczy, chociaż skład ma przetrzebiony kontuzjami. Czerczesow w ostatnich minutach stawia na grę aż 3 napastnikami. Do Nemanji Nikolicza dołączają Aleksander Prijowicz i Arkadiusz Piech. I to właśnie Piech dosyć nieporadnie przyjmuje piłkę, ta plącze mu się gdzieś między nogami, ale udaje mu się podać i to jak? Nemanja Nikolicz trafia do siatki. Goście na 5 minut przed końcem wychodzą na prowadzenie. Radość Duszana Kucjaka, piłkarzy i kibiców Legii. A Nikolicz strzela swojego 20. gola w tamtym sezonie. Na koniec rozgrywek z aż 28 trafieniami zostanie królem strzelców.
W ostatnich minutach Wisła rusza do huraganowego ataku. 10 piłkarzy pod polem karnym, wrzutka w 16, Kucjak z problemami, ale broni. Mocne i dalekie wybicie piłki, a tutaj tylko Nikolic i Prijović. No i bramkarz Wisły Radosław Cieżniak. Niko do Prio, a ten do bramki. Legia wygrywa ciężki mecz w Krakowie 2-0. To całkiem niezły prezent na Mikołajki dla legionistów, którzy na koniec rozgrywek sięgną po Mistrzostwo Polski. W sezonie 2017-2018 mistrzem też była Legia, ale już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że to niekoniecznie ma wpływ na rezultaty meczów z Wisłą, szczególnie że ekipie prowadzonej przez Romeo Józaka nad wyraz często zdarzają się wtedy wpadki, co nie zmienia faktu, że u siebie w starciu 28 kolejki to Legia jest faworytem, ale to Wisła atakuje w polu karnym, przewraca się Tibor Halilović, sędzia nie przerywa gry, ale chwilę później jednak analiza VAR i decyzja. Był faul, a więc rzut karny. A jeśli rzut karny, to do piłki podchodzi Carlitos. Hiszpan czy Arkadiusz Malasz? Carlitos! Ależ bomba z 11 metrów! Potężne uderzenie w samo okienko. Malasz rzuca się w dobrą stronę, ale takiego strzału nie obroni chyba żaden golkiper świata. Carlitos odpala swój rewolwer i dokłada kolejne trafienie do swego bramkowego dorobku. Sezon zakończy z koroną króla strzelców. Chwilę później Carlitos na prawym skrzydle. Nie ma autu, znakomicie ogrywa Eduardo, wpada w pole karne. Idealny lob wzdłuż linii bramkowej ponad głowami 6 legionistów. Za to wprost na głowę Frana Beleza. Hiszpanie rozmontowują Legię. Wisła wygrywa 2-0. A jaki jest ciąg dalszy historii Carlitosa, doskonale wiecie. W sezonie 2018-2019 gra już w barwach Legii, a jego drużyna podejmuje Wisłę w 12 kolejce. Pierwszy gwizdek, pierwsza akcja i dośrodkowanie Michała Kucharczyka. Dominik Nocz i euforia przy Łazienkowskiej. Legia prowadzi 1-0 i gra w szalonym tempie. Nocz tym razem w roli podającego, ale Carlitos trafia w poprzeczkę. Kolejna akcja Węgra, kolejne dogranie do Hiszpana i Carlitos podwyższa na 2-0. Były snajper Wisły strzela gola swojej byłej drużynie. Po zaledwie 23 minutach Legia prowadzi już 2 bramkami. Po przerwie następuje jednak 5 minut, które wstrząsną Łazienkowską. Zaczyna Jesus Imaz, to kontaktowe trafienie. Legia wznawia grę, ale już sunie kolejny atak w kierunku jej pola karnego. Martin Kosztal, co za cudowny gol! I z meczu do jednej bramki robi nam się niesamowite widowisko. Wisła doprowadza do remisu 2-2, nawet prezes Legii Dariusz Mioduski jest pod wrażeniem tego strzału. To oczywiście nie koniec emocji, popatrzcie na tę akcję. Defensywa Legii rozklepana, Jesus Imaz pokonuje Arkadiusza Malarza. Wisła w wyniku 0-2 wychodzi na prowadzenie 3-2. Co za mecz, co za 5 niesamowitych minut białej gwiazdy. Czas upływa, Ricardo Sapinto się denerwuje, ale rezultat się nie zmienia. Wreszcie 89. minuta. Piłka dostaje Carlitos, ależ zwód. Przepiękne, potężne uderzenie i Carlitos na remis 3-3. Podziałem punktów kończy się ten niesamowity mecz, a jakie spotkania Wisły z Legią wam najbardziej zapadły w pamięć? Czekamy na wasze komentarze.